Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Ale and Tale Tavern. No i działamy, proszę państwa, działamy. Ja tutaj tych grzybów szukałem, w rezultacie doszedłem do wniosku, że kuźwa, spać mi się chce, więc poszedłem spać, wstał nowy dzień, no i cisnę dalej. Nie mu... Dlaczego ja tu wejść nie mogę? Zbierzmy, słuchajcie, jajca. To fajne. Zbierzmy, słuchajcie, jajca, bo oczywiście trzeba trochę pohandlować. Tym bardziej, że nocka nadciąga, więc ja za bardzo się po nocy tutaj szlajać nie chcę. No i tutaj wielkie podziękowania dla Exilo, który na WhatsAppie tam ze mną troszeczkę dyskutował, rozmawiał i podpowiedział, że w momencie, kiedy my zrobimy to zadanie, a właściwie, czekajcie, bo dopiero co odpaliłem grę, więc trzeba zadania przestawić, bo to się pierwsze zawsze ogarnia. My składniki dla zielarki chcemy. O, więc i to, żebym ja widział, co ja mam przynieść. Szmaragdowy grzyb, lazurowy grzyb i biały grzyb. Takie grzyby trzeba tutaj jej ogarnąć. Więc wracając do tematu Exilo, no to on tutaj podpowiedział, że w momencie, kiedy ogarniemy te rzeczy, stworzymy tam jakieś, znaczy spełnimy jej zachcianki, o, to ona da nam kać laboratoryjną, czyli to oznacza, że nie będziemy musieli za bardzo czekać na level, aby to kupić. Przydatne. Bo dla syreny musimy stworzyć miksturę i to jest kolejny problem. Mam nadzieję, że uda się Exilo tutaj ugościć na kanale, natomiast czy tak będzie, zobaczymy. Jak na razie, zapas jajec jest, więc dobrze, ja otworzę tawernę, bo grzybów nie ma co szukać po ciemku, po nocy. No i będziemy dalej jakoś tam sobie funkcjonować, prosperować. Co mamy w menu? Menu mamy, proszę państwa, gotowane kurze jaja, no i tutaj już widzimy, że poziom expa nam rośnie, było 0, teraz już jest 58 punktów expa za sprzedaż tego cuda. No i kufel soku winogronowego za 82 expa. Podobno z tymi rybami też są przechery, bo ciężko jest je złowić i tak dalej, że to nie jest takie fajne, tym bardziej raczej nie będę chciał w to wchodzić. Ale smażonego kurczaka to może by warto było zrobić, tylko gdzie to się kuźwa robi? W piekarniku? Nie. Ale my możemy też chleb jęczmienny, zobaczcie, chleb jęczmienny. Ciekawy jestem, ile jaką to ma wartość, bo zobaczcie, ile jęczmienia schodzi. 15. O. Chleb jęczmienny, zobaczmy. Po. Zaraz przyjdę. 60, ale sporo expa. My byśmy musieli troszeczkę poczekać, aż tutaj by się tam podbiło trochę tego. Ciekawe jest obsługiwanie gości z toporem w ręku. Ciekawy jestem, co oni sobie tak naprawdę myślą. Dzień dobry. O, sok z gumi jagód, proszę bardzo. Mamy tutaj jeszcze te kufel piwa, nie? Można by to wprowadzić do menu. O, exp trochę nam podskoczył. Kufel... nie piwa, przepraszam, miodu. Słaba kasa i słaby exp, ale przynajmniej zwolnię sobie te... To było bezalkoholowe, kuźwa. Dobra, czekajcie. Proponuję podmienić jajca. Tylko teraz tak, bo ja tutaj widzę jeszcze kaszkę jęczmienną mam. Dobra, to bym sobie tutaj wyrzucił. Trochę bełtów bym też wyrzucił. O. A może w ten sposób zrobimy, o. Nie chciałem obrazu. Dobra.
O, to ciekawa sprawa. Chyba musiałem kurczaka z tego zgarnąć, jak zbierałem jajca. Kufle weźmiemy. Jajca odłożymy. O, tutaj mam jeszcze jajeczka. No to warto to sprzedać. O, tak zróbmy. Kaszkę jęczmienną w takim wypadku też wprowadzimy do menu z powrotem. O, tutaj jest jeszcze kufel. No, więc właśnie, na to żarcie to ja muszę tam... miejsce zrobić. O, zafaj, dam ci całą tawernę. Pozbieram zamówienia i będzie łatwiej, nie? O! Oj, 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 oj. Dobra, co kto chce? Sok z gumi jagód? Dwa. Kufel miodu? Raz. Reszta to same jajca. Ale jeszcze kaszkę wprowadzimy. Proszę uprzejmie. Proszę. Ja tu nie mam, na razie czekaj. Proszę. Gumi jagody. Jajca, jajca. I jajca. O. A pani? Jajca też chce. Mam? Nie mam. Nie mam, muszę wziąć. Dobra, co kto jeszcze... No w końcu kuchenka dwupalnikowa weszła i nasiona ziemniaka. Dobrze. Elegancko. Wziąłem te jajca? Wziąłem te jajca. Muszę tego kurczaka wziąć z powrotem na wybieg, bo... Wiadomo, nie? Już pani podaje. Apsala! Dobra, pozbierajmy brudne gary. Żeby nie było syfu. Pani mnie zadziwia. Dobrze, przekroczyliśmy 9000. No i gitara. Możemy obsługiwać dalej. Sypali na bogato, ale ja kufli nie mam. Mam, bo wiszą tam, ale... Sok z gum... Kuźwa, nie to. Sok z gumi jagód miał być dla tej pani. To też nie to. A, mieliśmy kaszkę wprowadzić. Wprowadźmy kaszkę. Na chwilę. Kasza jęczmienna. To też słaby eksp, ale zobaczcie tutaj, no podskakuje, więc dobrze. Będzie pani chciała kaszkę? Ty pajak, zgadłem, kuźwa. Urwanie, cud miód i orzeszki. Dobra, w porządku. Tutaj jeszcze kaszkę mogłem zabrać, wystawmy ją tutaj. Niech ona sobie stoi i czeka. No i taki boom tych klientów, to wpadli, zamówili, wypadli, więc dobrze. Chwila spokoju jest. Wątroba tutaj do schowania. Pójdziemy, wykorzystamy sytuację i odstawimy kurczaka na wybieg, bo niepotrzebnie tutaj w ogóle go targam. On nie powinien tutaj w ogóle być. Jak to się stało, że on się tu znalazł, to ja nie wiem. Przypadkowo go musiałem. No, da się go podnieść. Czekajcie, a jeżeli ja bym przykładowo... Nie, nie chcę zabijać. Nie, jeszcze nie teraz. Nie czuję jeszcze takiej potrzeby, żeby wprowadzać kurczaka. Kurze jajca to jest to, co jest tutaj profilem naszej tawerny. Dobra. Wszyscy kurze jajca chcą? Nie, nie wszyscy. Jeden kufel miodu, jeden kufel soku z gumi jagód. Poproszę kufel. Dobra, i teraz tak. Jedna kaszka. A, druga kaszka. I dwa razy jajca. I rozdysponujemy to wszystko. Ale się kuźwa, cieszą ty. Jak dzieci. A pani? Sok z gumi jagód, dobrze. Niech i tak będzie. Kufel. No i gitarra.
Mam tu jakieś brudne naczynia. O, jakieś osiągnięcie tam na Steamie wpadło, ale nie zdążyłem doczytać. Cóż to było? Woda by się przydała. Zarówno do mycia, jak i do gotowania. A tu mamy brzeczkę jęczmienną. Zupa z kurczaka. Patrzcie. A, i to jest takie, zobaczcie, to jest podzielone, bo teraz tutaj mamy tak. Pierś z kurczaka i wiadro z wodą dajemy od razu. Pewnie tam połowę czasu trzeba odczekać i dodać marchew, której i tak nie mamy, więc... Więc takie rzeczy. Natomiast tutaj sobie ugotuję kolejne jajca. Nie to. Tutaj, dobra. I elegancko. Dobrze, przydałaby się woda, proszę państwa, bo nie mamy w ogóle wody. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I bardzo dobrze. A my możemy cisnąć dalej nasze jajuszka. Aha, to już zużyłem wodę, dobra. Nie chcę krakać, ale dawno mi się kuchenka nie popsuła. O, i elegancko. Dobrze, dobrze, ja już biegnę. Nie, to pani czeka. Ktoś, kto chce jajca. Do widzenia. Ktoś to, kto jajca chce? Pani chce jajca? O, proszę bardzo, i pani jajca dostanie. Elegancko. Teraz tak, kto tam co chciał? Sok z gumy jagód i browarek. Używa kufel jakiś. He, he, he. Czy ja mam tyle jajec? A, to kasza jęczmienna, sorry. Ua, to tyle to nie będę miał. A co oni wszyscy się... Wszyscy polecieli na kaszkę? Co to, jakaś promocja, o której nie wiem? No mam ostatnią kaszkę, to tej pani tutaj dostarczę. Proszę bardzo, ale więcej kaszek to ja już nie mam. Nie mam. Także kaszka wylatuje z naszego menu. Tym bardziej, że to słabe XP idzie to. Się nie opłaca. Dobra, to teraz to dalej. Proszę bardzo. Zaraz. Ja proponuję zmienić to zamówienie. No dobra. Nie wycimie. Ktoś chce jaja? Ktoś chce jaja. Tutaj nie. Im się chyba te jaja znudziły, coś tak czuję, jakoś uważa. Że oni tak teraz zamawiają inne rzeczy, a jajec nie. Ale to nic. Dobra. To do zmywary. Zamknijmy tawernę. Bo my tutaj przekroczymy już 10 koła. I obsłużmy tych, co tutaj coś chcą od nas. Zjąłbym te kufle, bo one się teraz przydadzą. Dużo osób chce napoje. Okej. Okay. Czyli tak, sok z gumy jagód, miód, miód. Synu, weźmiesz co kuźwa wymyślił teraz. O, elegancko. I teraz tak, jeżeli chodzi o kufel miodu, to już z menu wylatuje i to też, bo, nie, bo już po prostu nie mamy, więc żeby nie było, nie? Zmień zamówienie. Nie chcesz? No to nie będziesz konsumował jeden z drugim. Wam się to coś stanęło się? Dobra. Tutaj woda. W porządku. Jaja możemy wystawić.
Te zbierzemy. Dobra, natomiast gdzie ja mogę dać czyste naczynia? No, dałbym, jakby była półka, nie? Tutaj dam. Oho, oho, ktoś się nabomblował, bo już słyszę, że sobie podśpiewuje, jakieś tam podśpiewujki są. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grzyby, mamy lazurowego grzyba. I to chyba wszystkie grzyby, jakie mam. Dobra, nieźle. Tawerna zamknięta. Chodźmy na te grzyby, poszukajmy, może coś tam będzie, szmaragdowy grzyb, kuźwa, chy wie, gdzie tego szukać, ale powiem wam szczerze, że ta gra to tak za bardzo nie ułatwia życia, nie? To nie można powiedzieć, żeby nas za rączkę prowadziła. Czasami trzeba kombinować, a Exilo mi jeszcze podpowiedział jedną rzecz, która wskazuje, że szukanie grzybów to jest pikuś, kuźwa, w porównaniu z tym, co tu jeszcze za chwilę będzie. Niemniej, białego grzyba jednego już znalazłem. O, tam jest jakiś. Czy to będzie szmaragdowy? Czy lazurowy? Dobrze, to wezmę, zbiorę, bo to się może przydać. Tam jest dziczek. Dziczka to ja nie chcę. Nie chcę też napatoczyć się na wilki. W miarę możliwości, nie? Ale pójdę na bagna, bo być może tu jakieś grzyby będą. Ale dźwięki. Idziemy dalej. O, tam jest grzybek. Ale to też lazurowy. A te lazurowe to widać, kurczę, ale... Szmaragdowy, to jaki to może być? Taki zielonkawy, czy... Jaki kolor ma szmaragd, kurczę? Dziczek to, nie? Kuszę jakby co, to mam. Może w ten sposób zrobię. Bo gdyby jakiś wilk się tutaj napatoczył, to dobrze byłoby... O! Dobrze byłoby go zastrzelić. Cholera, myślałem, że to grzybek, a to kamień. Ażeś ty! Niedobry! Coś synu! No nic, to ganiam, biega. No, miałem tego nie robić na nagraniu, ale nie mam czasu poza nagraniem. Trochę żeśmy tam ogarnęli tematu handlu, rozwoju i tak dalej. Kuchenkę dwupalnikową na pewno kupimy, bo po pierwsze jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jak się będzie na tym pracowało. Po drugie, jestem ciekawy, czy niezależnie będzie można na jednym palniku przykładowo gotować jajca, a na drugim palniku kaszkę. Taki przykład, nie? Ja raczej będę oba palniki używał do... Obu palników będę używał do jaj, ale zobaczymy. Nie powinienem iść za daleko. O, doszedłem. Cicho tam. Przestań pierdzieliśmy głupoty. Generalnie rzecz ujmując, to prawdopodobnie ja mnóstwo grzybów już przegapiłem. Także takie ocki klocki. Jeden biały znalazłem. Coś tam chodzi, to jest wilk. Wilka nie chcę. Skąd mam wziąć ten szmaragdowy grzyb? Białego znalazłem. Ja bym jeszcze może zahaczył kupca, ale nie, u kupca grzybów nie damy rady kupić. Z tego co kojarzę, to nie widziałem ani jednego. Dobra, tutaj mamy jakiegoś... tutaj mamy tego lejenia, który nam dupę zawracał. Hello. Thanks for everything. Aj, to tylko tyle masz do powiedzenia, tak? Ale jak ja potrzebuję pomocy, to już kuźwa nie ma chętnego. No. Masa chybla. To pewnie jest jakiś patent na to. Pewnie te grzyby to... Za chwilę się okaże, że one, wiecie, że one rosną w konkretnych miejscach i konkretne grzyby. Ja w to jestem w stanie uwierzyć. No ale nic.
Trochę żeśmy tutaj poganiali, trochę żeśmy poszukali i znaleźliśmy w sumie jednego grzybka. Natomiast chyba nie będę miał wyjścia, bo ja już tutaj widzę, że 20 minut nagrania mamy i tak zawracanie gitary kuźwa takimi pierdołami. Jest! Czekaj! Kurna, jest! Szmaragdowy grzyb! O, jeden. Nie wróży to nic dobrego. Niemniej jednak, słuchajcie, no coś się udało. No jeżeli chodzi o szmaragdowe grzyby, to chyba będzie najcięższe do znalezienia dla mnie, z uwagi na fakt, że wiecie, że ja ślepy jestem. Białe to bym jeszcze znalazł, ale te zielone to tak już może być lipa. Tak czy inaczej, proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.